Myślę, że był to słaby mecz w naszym wykonaniu, ale mieliśmy już analizę tego spotkania, wyciągnęliśmy wnioski, wiemy, co robiliśmy źle, wiemy, nad czym popracować i myślę, że w sobotę z Termaliką będziemy już dobrze przygotowani na to spotkanie. To mecz analizowaliśmy, wyciągnęliśmy wnioski, był moment na analizę tego spotkania, na powiedzenie gdzieś tam sobie pewnych rzeczy w szatni. No i tyle, no ale wiadomo, że gdzieś tam liga leci dalej i teraz już koncentrujemy się na kolejnym spotkaniu na Termalice. Natomiast no nie da się ukryć, że mecz, który nie był na pewno dobrym meczem w naszym wykonaniu, zabrakło wielu, wielu rzeczy. Też tutaj nie chcę dokładnie mówić czego, bo ich było sporo, tych elementów było sporo, które gdzieś tam nie pozwoliły na lepszy rezultat. No i tak jak powiedziałem, pierwsze dni po meczu były poświęcone przede wszystkim analizie tego spotkania i to, co mogliśmy zrobić lepiej. Natomiast już tak naprawdę od kolejnych dni koncentrujemy się na kolejnym spotkaniu, bo nie ma co już teraz w tym momencie do tego wracać. No skupialiśmy się przede wszystkim na fazami przejścia, jak się bronić przed Termaliką, bo wiemy, że Termalika dobrze operuje tą piłką, jak już przejdzie na naszą połowę. No i myślę, że będziemy dobrze przygotowani na to spotkanie. Termalika prezentuje bardzo, bardzo dobry poziom w tym sezonie. Przede wszystkim no, widać, że naprawdę zespół, który operuje bardzo dobrze piłką, posiadanie piłki tak naprawdę we wszystkich spotkaniach ma dużo wyższe niż każdy przeciwnik. Także w ataku pozycyjnym sobie doskonale radzą. Są bardzo groźni również w innych fragmentach czy fazach gry. Więc na dobrą sprawę widać, że zespół, który tak naprawdę niewiele się tam zmieniło od poprzedniego sezonu, a do tego widać, że jeszcze gdzieś tam poprawili wiele elementów w tym graniu i no nie przypadkiem są na tym miejscu, na którym są, bo widać i jakość piłkarską i gdzieś tam też tą zespołowość i tak jak powiedziałem, w wielu, wielu fazach gry są naprawdę bardzo niebezpieczni. Właśnie Termalika, lider tabeli, tylko jedna porażka przeciwko Widzewowi, aż 9 zawodników z wyjściowej jedenastki grało wcześniej w Ekstraklasie, ale wbrew pozorom wam się chyba dobrze gra przeciwko takim drużynom, no bo pamiętamy wszyscy to spotkanie przeciwko Arce Gdynia, gdzie też nie byliśmy faworytem, a jednak w Gdyni udało się wygrać. Myślę, że z każdą drużyną w tej lidze jest ciężki mecz, nie ma łatwych meczy, ale jak się gra z taką drużyną stopu, mi się wydaje, że jest się jeszcze bardziej zmotywowanym, jeszcze bardziej chce się wygrać no nie powiedziałbym, że się gra łatwiej, ale chcemy na pewno ten mecz wygrać. Na pewno skupiamy się na każdym kolejnym meczu, natomiast na pewno z tyłu głowy u każdego z nas jest gdzieś ta tabela i jest to miejsce. Natomiast no przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, żeby się skupiać na każdym kolejnym spotkaniu i punktować w tych meczach. No najlepiej byłoby, wiadomo, co gdzieś tam co mecz, trzy punkty, ale wiadomo jaka jest piłka, że tutaj przychodzą gorsze momenty, te lepsze i przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy punktowali w każdym spotkaniu, a ta tabela się na sam koniec na pewno ułoży i oby jak najlepiej dla nas. Każdy chce być jak najwyżej, że to miejsce, że zasługujemy na wyższe miejsce w tabeli i będziemy dążyć do tego, żeby z każdym meczem pnąć się jeszcze wyżej, w górę tabeli.